Dziś w Galerii Sztuki, a skoro w Galerii Sztuki, to już pewnie domyślacie się, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Witam Was z Tychów, z jednego takiego miejsca w Tychach i chyba na Śląsku, jak obiecała mi moja dzisiejsza gościni, mogę tak powiedzieć, Agnieszka Kijas, która jest pasjonatką sztuki, autorką książki o Van Goghu, o niej też dzisiaj jeszcze powiemy, i propagatorem sztuki, mogę tak Cię określić? No to brzmi strasznie. Ale na pewno bierzesz na siebie tę odpowiedzialność. Staram się robić tak, bo propagator, popularyzator to są takie duże słowa. Ja staram się robić tak, żeby po prostu tę sztukę troszeczkę obniżyć. To znaczy, nie zrozummy się źle, to nie chodzi o to, żeby ją spłycić, ale żeby ją dostosować na miarę naszych czasów i podać tak, żeby była zrozumiała dla każdego, bez względu na wiek, bez względu na pochodzenie, żebyśmy po prostu mogli się nią cieszyć. No właśnie, zaprosiłam Cię z tego powodu, że ja się staram opowiadać o książkach na swoim kanale i często jest tak, że właśnie nie mamy możliwości pójść w tak piękne miejsce jak galeria, nie mamy możliwości wybrać się do jakiegoś muzeum, zostają nam książki o sztuce. Warto brać się za coś takiego, bo one często stoją i wiesz, są takie przykurzone i tak trochę nas, no onieśmielają tą swoją wiedzą. A gdzie tam? Książki no, chyba lubi czytać każdy. Mam wrażenie, że każdy przynajmniej przeczytał jedną książkę. Jeżeli, ja też mam taką nadzieję. Jeżeli już umiemy czytać, no to przynajmniej komiks, prawda? Tak. Przeczytaliśmy, no i przecież są komiksy o malarstwie. Nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy dostosowali i dobrali tę książkę do naszych potrzeb, do naszych warunków, do tego, co my lubimy. I tutaj właśnie też przyniosłam kilka takich pozycji. Mówię kilka i miałam niezły problem, bo u mnie w domu to półki od książek się uginają, bo choć kocham malarstwo, to to są jednak takie dwie dziedziny, które się wzajemnie uzupełniają. Książki dla dzieci, ilustracje, to jest coś takiego naturalnego. My kojarzymy książki z obrazkami, ze zdjęciami, a książki malarskie bez obrazów, no to ciężko sobie wyobrazić. No właśnie, ale to jest, ta książka powinna być takim pierwszym elementem do tego, żeby się nauczyć obcować ze sztuką według Ciebie? Czy raczej na przykład iść i siadać przed tym obrazem i go kontemplować i zadawać sobie to słynne pytanie, co autor miał na myśli? Myślę, że to nie ma znaczenia, co jest pierwsze, bo to taki problem w stylu, co było pierwsze, jajko czy kura, książka czy obraz, przeczytać, oglądnąć. Nie, po prostu trzeba chcieć, trzeba się ruszyć i albo zacząć czytać, oglądać dzieła w internecie, albo po prostu pójść do muzeum lub do takiej pięknej galerii, w jakiej aktualnie się znajdujemy, bo jesteśmy, i tutaj uwaga, w najstarszej galerii w Tychach, która mieści się na bardzo ciekawym, zabytkowym placu, na placu Baczyńskiego. To jest takie serce naszego miasta, a ta galeria to jest, można powiedzieć, takie serce sztuki. I tutaj ciągle jeszcze czuć duszę obrazu, to jest galeria Miriam, która działa w Tychach już od 30 lat. Możecie się rozejrzeć, możecie popatrzeć tutaj, ale możecie też kontemplować w książkach. I teraz zaczynasz na przykład przypominanie sobie, czy zgłębianie historii danego malarza od przeczytania biografii, czy od wzięcia albumu do ręki? Jeżeli chodzi w ogóle o przygodę z książką, bez względu na to, czy chodzi o album, który opowiada, dajmy na to, jakimś kierunku impresjonizmie na przykład, kubizmie, czyli taki tematyczny, czy chodzi o biografię, to ja zawsze zaczynam od początku, od pierwszego zdania. Od pierwszego zdania, bo jako pisarka, ale także jako pasjonatka literatury mogę śmiało powiedzieć. Pierwsze zdanie jest najważniejsze. To jest jak scena otwarcia tak. W filmie. I kiedy otwieramy książkę, to oczywiście strona tytułowa. Chagall. To, zresztą on jest autorem tej książki. My go kojarzymy z tymi takimi charakterystycznymi, kolorowymi obrazami. On napisał autobiografię. To jest autobiografia, moje życie. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Od wydawcy. Niepotrzebne, nie czytamy. Przedmowa. Niepotrzebne, to nie teraz. No, jakieś moc, to fajnie, ale tu jest clue, tu jest istota i od tego zaczynam przygodę. No właśnie tak patrzę. Mogę odczytać? Proszę bardzo. Dziękuję. Pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, był szalik. Szaflik. Szaflik. To jest taki kubełek kwadratowy. Widzicie? Szaflik, prosty, czworokątny, na wpół wklęsły, na wpół owalny. Szaflik z bazaru. I przeczytałaś drugie zdanie.
pierwsze cię wciągnęło. Tak. Przeczytałaś drugie zdanie i o to chodzi, ta książka jest dla ciebie. Możesz taką książkę sobie wypożyczyć. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. I później mogę przejść, popatrzcie, to są takie mini reprodukcje bym nazwała, nie? To są jest... ilustracje Chagalla. Ale to są takie, no właśnie. Typowo pod tę książkę. To coś tak, jak było w Małym Księciu, gdzie autor rysował ilustracje. Tak. Więc jesteśmy dokładnie na tym samym etapie. Zatem patrzymy na rysunki, które malarz dedykował konkretnym etapom swojego życia. I to jest biografia piękna, romantyczna, poetycka, autobiografia. Jakże inna od tej, takiej już nieco podniszczonej, ponieważ ja ją kupiłam w antykwariacie i tutaj łamiemy kolejny mit, że książki o malarstwie są drogie. Niekoniecznie, można je kupić. Ale patrzcie, jaka wyczytana, jak ja kocham takie książki, bo to znaczy, że ona żyła i ona była ważna i dla ciebie, i dla kogoś wcześniej. Tak naprawdę to akurat tę książkę, tutaj może trochę się zagalopowałam, dostałam w prezencie. Ona jest z antykwariatu i owszem, ale ją otrzymałam w prezencie od znajomego i ona to jest... po prostu, jak dobrze kojarzę, Sekretne życie czy Dziennik geniusza? Dziennik geniusza. Bo to są dwie książki, które napisał Salvador Dali, tak jakby dwie części, można powiedzieć, jego autobiografii. A oczywiście Salvador Dali to jest ten szalony surrealista tu z jasnym wąsem. Tu jest napisane, najbardziej oryginalna osobowość twórcza XX wieku. No, chwytliwe hasło jest zawsze ważne na okładce. Więc... No, ale jakie tam są historie. Proszę sobie wyobrazić, na przykład czytamy o tym, jak Salvador Dali korzysta z wygódki. I może się to wydawać dziwne, niemniej jednak on opowiada cały proces, jak wkładał sobie gałązkę jaśminiu, żeby w jakiś sposób zapach ładny mu towarzyszył. Zatem jesteśmy tutaj w bardzo skrajnych zupełnie stylistykach. Tak. W poezji, w melancholii, we wzruszeniu, w opisie miłości Chagalla do jego żony, w opisie, jak to Apollinaire, taki bardzo znany paryski dziennikarz, krytyk sztuki, przyszedł do niego pierwszy raz i powiedział, co myśli o jego pracach. Warto przeczytać. A tu jesteśmy... w tym całym szaleństwie geniusza. Polecam. Na drugim biegunie. Zdecydowanie na drugim biegunie. To nam pozwala trochę zajrzeć za kulisy. Tak za sztalugę, jak często powtarzasz. I tak troszkę rzucić okiem. Pomaga później w odbiorze. Taka baza, jak sobie poczytamy na przykład biografię, czy autobiografię, czy jakąś taką powieść, bo tutaj też jest na przykład zakochana modelka i to chyba nie jest do końca. To jest w ogóle... inspiracja, tak nazwijmy, to tak, piękna, tak, luźna. Tak, tak, tak. Zresztą podobnie jak i ta, bo my tutaj mówimy o powieściach, które powstały w oparciu o życiorysy malarzy. Ta książka, zakochana modelka, to ja ją przyniosłam specjalnie po naszej zakulisowej rozmowie, którą przeprowadziłyśmy przez telefon, kiedy powiedziałaś mi, że tak naprawdę... to tak, trzeba... czyta się wszystko. Nawet harlekiny. I to jest taki troszeczkę, można powiedzieć, harlekin. Więc jeżeli ktoś lubi stylistykę romansu, to na pewno znajdzie tu coś dla siebie. Takie czytadło na wakacje. Natomiast kanwą tej całej historii jest życie Vincenta Van Gogha. I to czyni ją piękną. Ale dużo jest tam. Dużo jest tam rzeczy, o których możemy się o tym malarzu dowiedzieć. Dużo jest tam prawdy. Ale jest tam też dużo wymysłów. No chociażby same dialogi. Przecież oni w ten sposób nie dyskutowali. Podobna sytuacja ma miejsce tutaj, w wypadku Moulin Rouge, kiedy opowiadamy sobie o Henri Toulouse-Lautrecu, czyli słynnym kolejnym Montmartru. Enfant terrible malarstwa. Ale to jest piękne, że właśnie są osoby, które na tej bazie potrafią dotrzeć i znaleźć sobie taką wrażliwość, żeby też opowiadać o tym właśnie w ten sposób, a ty właśnie traktujesz to jako bazę do wyjścia, do później pójścia do galerii, czy wzięcia takiego pięknego albumu jak twój i zgłębiania tej sztuki już tak... Mnie się to miesza, ja przepraszam, ale naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Książki, malarstwo, obrazy, te oglądane na żywo oczywiście mają piorunujące wrażenie. Naprawdę nie ma porównania, kiedy się widzi nawet najcudowniejszą reprodukcję Van Gogha, a kiedy ma się z nim kontakt na żywo. Kiedy poszłam do Muzeum Orsay i po raz pierwszy zobaczyłam Gwieździstą noc nad Rodanem, to zabrzmi to dziwnie, ale mi się ugięły kolana i ja naprawdę padłam na kolana. Ja zawsze mówię, że nie padajmy przed wielką sztuką na kolana, bo to jest bardzo niezdrowa pozycja. I samej ci się to zdarzyło. Ale to się zdarzyło i to się zdarzyło tak bezwiednie, że ja mówię, rany, ja klęczę, co się dzieje? Ale do tego stopnia potrafi Vincent zadziałać. To dzieło, jak się na nie patrzy,
jest trójwymiarowe. On dosłownie nakładał farbę jak szpachle. Tak grubo, dobrze kojarzymy, takie grube pociągnięcia i tak dużo tego materiału. Ale dużo tam jest. I w momencie, kiedy nakładał tę farbę, to działo się też tak, że ona momentami mu chlapała na podłogę, spadała i gdy był w takiej szkole malarskiej, to nawet jeden nauczyciel powiedział, że on obchodzi się z farbą jak małpolud. A teraz ten małpolud wisi w Muzeum Marseille. I takie rzeczy wyczytamy w książkach. Obrazy zobaczymy w galeriach. Czyli jest taki podkład, ale musisz przyznać też, że są takie momenty, że ludzie są rozczarowani. No na przykład widokiem Monalizy słynnej, którą mamy tutaj tak... Jakim widokiem? To nie widać. No właśnie. A tutaj tak mamy pięknie. Możemy sobie zbliżyć każdy detal, popodziwiać. A idziemy do muzeum, jedziemy do tego Paryża. Wydajemy te pieniądze, stoimy w tej kolejce i okazuje się, że znaczek pocztowy. Staram się znaleźć w jeszcze lepszym tutaj powiększeniu, bo właśnie po to kupiłam ten album, żeby zobaczyć Monalizę. Zresztą Louvre całkiem niedawno wydał jeszcze piękniejszy album dedykowany Monalizie, gdzie faktycznie możemy ją zobaczyć na fenomenalnych zbliżeniach. Tutaj no niestety są te reprodukcje jednak troszeczkę bardziej ubogie, ale tak pozwalają nam w jakiś sposób obcować z dziełem. Monaliza się chowa, ale proszę zobaczyć, mamy wskazane szczegóły na przykład tutaj, jeżeli chodzi o koronację Napoleona. Jesteśmy w stanie się dobrze temu przyglądnąć i głównie taka moja była idea, kiedy kupowałam ten album. Więc Monalizę faktycznie na żywo zobaczyć się tu ładniej. Ona jest... za kuloodporną szybą schowana, dodatkowo jest odgrodzona od ludzi barierką z chromowanych rurek, która jest połączona jeszcze dodatkowo takim sznureczkiem i w zależności od ilości gości tę barierkę się przybliża do Monalizy lub oddala. I jeżeli mamy pecha, no to podziwiamy obraz z 5-6 metrów, tego nie da się zobaczyć. Dodatkowo zasłania ją po prostu kurz, brud, stare, pożółkłe, popękane werniksy. Nie widzimy kolorów Monalizy. No tak. Całej gry, na jakiej zależało mistrzowi. Oczywiście mówimy o Leonardo da Vinci. A ta kontemplacja często ci się zdarza, bo padłaś na kolana. Ale tak idziesz do galerii i sobie przypominasz moment powstawania tego obrazu? Czy raczej to jest tak, że skupiasz się na przykład na tym, jak to wygląda, z jakiej to jest perspektywy ujęte? Dla mnie to jest zawsze bardzo intymne przeżycie, kontakt z obrazem. Zwłaszcza jeżeli mówimy o wielkich arcydziełach, czyli o takich wymarzonych obrazach. I nawet całkiem niedawno, bo wczoraj rozmawiałam z moim kolegą, że wybieram się do Muzeum Narodowego, do Krakowa. On tam w tym Krakowie mieszka i chcieliśmy się później umówić. Więc on mówi, to ja pójdę z tobą do tego muzeum. No to jednak odmówiłam, ponieważ jak ja stanę przed obrazem, to może minąć 2 godziny. Mhm. I ja po prostu stoję i patrzę. Niektórzy po prostu... przerzucają sznureczkiem, idą sobie wzdłuż ściany, wężykiem, sprawdzają, a ty nie. A ja zachęcam do tego, żebyśmy jednak znaleźli chwilę na to, żeby pomyśleć przy tym obrazie, o co w nim chodzi. Nie tylko go zobaczyć, żebyśmy go, to znaczy może nie tylko na niego patrzmy, tylko my go zobaczmy właśnie, żebyśmy go widzieli. Takie, te szczegóły. Naprawdę. Te szczegóły, te detale, żebyśmy zobaczyli w nim historię, narrację, bo taką narrację ma w sobie na pewno malarstwo Edwarda Jacksona Pollocka, o nim się już momentami wszyscy mieszają, każdy chce dojść do głosu i dlatego... Tak, no tych malarzy, które musiałybyśmy wspomnieć, jest na pewno wielu, ale właśnie jak, czy twoim zdaniem powinna być w ogóle jakaś taka ścieżka na przykład od malarstwa klasycznego? Chcemy się zaznajomić z tym malarstwem po malarstwo na przykład wspomnianego Pollocka, czy to jest obojętnie jak, byleby na nas działało? Byleby na nas działało, przede wszystkim byleby na nas działało. Jeżeli ktoś lubi mieć po kolei chronologicznie, jak najbardziej. I zaczyna od antycznej Grecji. On zaczyna od jaskini Lascaux, kiedy człowiek pierwotny na ścianach jaskini namalował byki, które zresztą później malował Picasso. Kiedy Picasso wszedł do jaskini Lascaux, powiedział coś takiego, tak naprawdę niczego nie wymyśliliśmy, bo przecież ten jego motyw powielany bardzo często w jego obrazach to są właśnie byki. Te takie uproszczone totalnie byki, które... przed milionami lat tworzyli ludzie pierwotni. I to nie są takie byczki, jak my tak sobie myślimy na kreskówkach czasu. No bo tak sobie myślimy, bo to widzimy w To są dwumetrowe byczki.
wieczyska na sklepieniu tej jaskini. Zresztą do tej jaskini nie możemy wejść. Gdybyśmy do niej weszli, to już by było w ogóle przegwizdane i po sprawie. Był taki moment, że właściwie to zaczęło tak niszczyć, tak. Że trzeba to było ratować, bo inaczej następne pokolenia by już tego nie zobaczyły. Tak, wchodzą tam tylko badacze i mogą tam przebywać w specjalnych kombinezonach przez określoną ilość godzin. Stworzono natomiast replikę tej jaskini, w której faktycznie możemy poczuć taką namiastkę. Ale wiecie, jak to jest z namiastkami. Więc książki, to jest tak jak tu. Książki są dla nas jakąś furtką, jakimś takim dodatkowym światem. Pozwalają nam się gdzieś przenieść. Ale to i tak nie zastąpi wizyty na przykład w niemieckiej kolonii, gdzie w Muzeum Ludwik można właśnie popatrzeć na szalone puszki Andy'ego Warhola i zobaczyć, o co chodzi wreszcie w tym poparcie. Albo właśnie na obrazy Pollocka, czy w Muzeum Orsay, gdzie są najwspanialsze dzieła impresjonistów. Tego nic nie zastąpi. Założę się, że odpowiadałaś już niejednokrotnie na to pytanie. Ktoś się naoglądał albumów, naczytał i mówi, w sumie wiesz co, ja bym też tak potrafił. Ja też umiem takiego byka jak Picasso. A, w tym kontekście myślałam, że ja bym też tak potrafił napisać. To nie. Się spotyka. Nie, ale że wiesz, takiego byka, albo tak, jak ten Jackson Pollock, chcę tak porzucać tą farbą i też tak umiem. Wiesz, co odpowiadam wtedy? Zrób to. I nie mówię tego na takiej zasadzie, proszę bardzo, zrób to, śmiało. Nie o takie zrób to mi chodzi, tylko naprawdę weź to pół. Kibicujesz? Po prostu to rozłóż, kup tę farbę. Pochlap tym na Boga, a zobaczysz, jaka to jest frajda, jaka to jest zabawa. Ja jestem przekonana, że kiedy ten pochlapany kawałek płótna będzie już gotowy, to osoba, która to zrobiła, powie, nie no, w sumie to wyszło całkiem nieźle. Na pewno, tyle samo, co Pollock mogę zarobić na jednym takim. Nie, raczej na takiej zasadzie, że zobaczy, że trzeba w to włożyć pewną pracę. Co do Pollocka, no to jak Pollock maluje, to jemu wychodzi arcydzieło. A kiedy my próbujemy być Pollockiem, to nam wychodzi rozgotowany makaron. To inna sprawa. To dzieci z przedszkola mogą coś o tym powiedzieć. Na Chociaż pewno. Są takie też zabawne testy w internecie na zasadzie to narysował trzylatek, a to narysował artysta i wybieraj, prawda? Więc coś takiego też ma miejsce, ale mimo wszystko, nawet jeżeli się pomylimy, jeżeli wydaje nam się, że obraz trzylatka został stworzony przez artystę, no to jaki problem? Jeżeli on nam się podoba, to czemu nie może wisieć na ścianie? Albo w galerii? Po czym poznać dobry album albo dobrą książkę o sztuce? Pierwsza rzecz to jest to, co powiedziałam, pierwsze zdanie. To faktycznie przeczytajmy sobie tak pierwsze zdanie, bo najczęściej tego zdania nigdy nie zmienia. To jest takie zdanie otwarcia, taka scena w filmie. Jeżeli to pierwsze zdanie nam się nie podoba, 99% nie będzie nam się podobać książka. I to każda. Nie tylko o malarstwie, tylko każda. To racja. I to jest takie A. Druga rzecz, nie kierujmy się tym. Naprawdę. I nie tymi krzykliwymi, najbardziej oczekiwana książka roku. Tak, to nas nie obchodzi, to nas nie interesuje. Ważne jest natomiast coś innego. Autor. Poczytajmy jakieś teksty tego autora. Na pewno znajdziemy w sieci. Jeżeli to jest debiutant, no to mamy utrudnione zadanie. Albo jeżeli lubimy teksty lekkie, ale mimo wszystko treściwe, mięsiste, jeżeli chodzi o anegdoty, to takie bogate w ciekawostki, no to wtedy starajmy się wybierać takie książki, które napisali dziennikarze. Bo takie istnieją, felietoniści, którzy załóżmy wydali już mnóstwo artykułów na temat malarstwa. Szukajmy autora, który jest nam bliski. Bo jeżeli pójdziemy tak totalnie na chybił trafił, to możemy trafić na bardzo dobrą książkę, ale możemy też się pomylić. Trzeba unikać też, myślę, chyba że na tym nam zależy, książek, które są takie przebogate w ilustracje. Że nie możemy ich wziąć do ręki nawet, bo tak ciężkie. Tutaj mam taki album fajny. O, to jest album, który w ogóle to trzeba otworzyć, to trzeba pokazać. No bo to trzeba zobaczyć, jak to w całości zostało zrobione. No to jest po prostu rewelacja. I druga strona również, proszę bardzo. Mamy taką książkę, która wydawać by się mogła bardzo duża, ciężka, niewygodna, ale my ją możemy wszystko. My ją możemy zgiąć i włożyć do torebki. To jest... Ona ładnie pachnie od razu wam. Nie. Zresztą jest cudownie wydana i zaczyna się od takich, myślę, bardzo świadomych słów użytych. My tu mamy, że tam, jak tu nie kochać sztuki, prawda? Jak tu oczywiście. Nie kochać sztuki? I ten album został wydany na bardzo głośną aukcję dzieł sztuki, która miała miejsce całkiem niedawno. I możemy tak na dobrą sprawę mieć teraz już
tylko taką okazję, żeby te obrazy oglądać, żeby te obrazy podziwiać, bo piękne. Tak naprawdę one już trafiły w ręce prywatnych kolekcjonerów. I takie albumy często również są bardzo ciekawe i je na pewno polecam Państwa uwadze. No spójrzcie na te zbliżenia. Wow. W życiu bym się nie domyśliła, że to tak wygląda. No a na małej reprodukcji no masz tak. coś takiego, więc... I nie jestem w stanie powiedzieć w ogóle, że to jest tak piękne, wielowarstwowe i no tak dopracowane w detalu. Zatem tego typu książki na pewno są bardzo ciekawie opracowywane, ponieważ przygotowują je ludzie, którzy... No, to zabrzmi tak trochę marketingowo, ale oni chcą sprzedać swój towar. Zatem to jest taka reklamówka. Tak. Tutaj musi być dobra treść merytoryczna. Oczywiście polecam również książki pasjonatów, bo kto nam lepiej opowie o swoim zainteresowaniu niż osoba, która to kocha. Ja muszę powąchać, muszę. Piękne to jest. Ale te stare też ładnie pachną. Te stare też zasługują na uwagę. Piękne to jest wszystko. Moja droga, to gdybyś miała powiedzieć o takim twoim największym marzeniu teraz, obraz, który chcesz zobaczyć. Ojej, jeden? Jeden, taki najbliższy plan. Najbliższy plan, a to Guernica Picassa. To jest obraz, który na pewno chciałabym zobaczyć. Aczkolwiek jest to obraz ciężki, bo my tutaj mówimy o okropieństwach wojny, taki czarno-biały, gdzie faktycznie są bardzo trudne w odbiorze przede wszystkim. Tak. Ale myślę, że w dobie dzisiejszych czasów jest on bardzo aktualny. I jestem ciekawa, co on ze mną zrobi, gdy go zobaczy na żywo. Padniesz na kolana. To... Może nawet zemdlej. Też się to zdarzało. Picasso potrafi. No, ba. Stąd te wszystkie książki, wszystkie albumy. No taka osobowość, to też czuć na obrazie, w tych pociągnięciach tak. pędzla. To wszystko jest zaklęte w tym. No. Jeżeli chodzi w ogóle o tego Ancymona, no to sprawa jest taka, że książek o Picassie powstało bardzo dużo. Podobnie jak i o Van Goghu. I tutaj... Jest cudowna w ogóle biografia, którą z całego serca polecam, bo to można powiedzieć, że jest takie pełne kompendium Picassa. Natomiast no, dla ludzi, którzy lubią czytać, bo rysunków to tutaj tak za wiele nie ma. To sprawdzimy. Przede wszystkim treści moje notatki. Tak, tak, ale to też widać, że to jest książka lubiana. I... Bardzo, bardzo, bardzo lubiana. Niemniej jednak to, co jest istotne, bardzo często są wydawane kolekcje. I tu możemy też się naciąć, jeżeli nam podoba się dana książka danego autora, to niekoniecznie kolejna z tej serii będzie również interesująca. Mam nadzieję, że macie taką podstawową wiedzę już po naszej rozmowie, na co zwrócić uwagę i dlaczego warto kupować takie książki, czy wypożyczać takie książki, szukać takich książek, żeby się zaznajamiać i traktować to jako taki wstęp do pięknego kontemplowania sztuki. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Agnieszko, za rozmowę. Ja przypomnę, byłyśmy w Tychach, w najstarszej galerii sztuki, Galerii Miriam. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.